Rozwiąż nierówność x razy x minus 1 większe od 2 razy x plus 1 minus 4, czyli mamy x razy x to jest x kwadrat, x razy minus 1 to jest minus x większe od 2x plus 2 minus 4, czyli mamy x kwadrat minus x minus 2x, przerzuciłem na lewą stronę, mam 2 odjąć 4 to jest minus 2 na drugą stronę, czyli plus 2 większe od 0, czyli od razu sobie uporządkowałem, czyli mam x kwadrat minus 3x plus 2 większe od 0. Liczymy sobie deltę, czyli tak, wypiszmy współczynniki. A to jest to, co przy x kwadrat 1, b to minus 3, c to 2. Nasza delta to b kwadrat minus 4ac, czyli minus 3 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 2, czyli 9 odjąć 8, czyli 1 delta. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 1, czyli 1. I później są miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to jest minus b, czyli minus minus 3, czyli 3. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1 przez 2a, czyli przez 2 razy 1. Mamy 2 na 2, czyli 1. A x2 to jest 3 plus 1 na 2, 4 na 2, czyli 2. Miejsca zerowe to 1 i 2. Zaznaczamy je na osi x. Tu będzie 1, tu będzie 2. Ramiona tej funkcji idą do góry, ponieważ to, co stoi przy x kwadrat, jest dodatnie. Ramiona nasze idą do góry. No i gdzie to jest dodatnie? To jest dodatnie tu i to jest dodatnie tu. Czyli tam, gdzie leży nad osią x, czyli x należy od minus nieskończoności do jedynki. Suma od dwójki do plus nieskończoności. Zauważmy, że są nawiasy otwarte, ponieważ jest nierówność ostra, czyli jest większe od zera. Nie większe równe, tylko większe, dlatego nawiasy otwarte. Mamy odpowiedź.